Robert uczył posłuszeństwa swego trzyletniego syna Pawełka. Pasem żonę przekonał do swoich metod wychowawczych siniakami. Czternastoletni Paweł zdobywał szacunek kolegów pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem, też używał argumentu siły: Nie bij. Kochaj. W decydującą fazę wkroczyło śledztwo prokuratury okręgowej w Suwałkach w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie Żwirowni w gminie Jeleniewo, ujawnionego w sierpniu 2019 roku, poinformował prokurator Wojciech Piktel, rzecznik tej jednostki. Jak podaje Uzyskana przez śledczych opinia z zakresu ochrony środowiska wskazuje, że w następstwie nielegalnego składowania odpadów doszło do istotnego obniżania jakości ziemi. W ocenie prokuratury opinia pozwala na zmianę zarzutów wszystkim podejrzanym. Ogółem sześć osób, w tym dwaj właściciele firmy transportowo-usługowej oraz cztery ich pracownicy, czyli kierownik zakładu, Dwaj kierowcy ciężarówek i operator koparki już usłyszeli zarzuty, że wspólnie i w porozumieniu na terenie Żwirowni należącej do firmy, wbrew przepisom, składali odpady poremontowe, budowlane w postaci gruzu, styropianu, folii, tworzyw sztucznych oraz przesortowane odpady komunalne. Za ten czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności informuje prokurator. Jak dodaje, jednemu ze współwłaścicieli firmy zarzucono dodatkowo że dokonał nielegalnego przywozu odpadów drzewnych z terytorium Litwy, za co grozi kolejna kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do tej pory wobec podejrzanych zastosowano dwa rodzaje środków zapobiegawczych, to poręczenia majątkowe i zakazy opuszczenia kraju. Obecnie trwają czynności zmierzające do zakończenia prawy aktem oskarżenia, zapowiada prokurator Piktel.